Kiedy recenzent ustawia gry, które są już na rynku, w jakąś topkę, to ludzie oczekują od niego, że grał w te gry i szereguje je na bazie swoich własnych doświadczeń. No, chyba że mówimy o grach, które dopiero wyjdą i recenzent mówi, jak bardzo na nie czeka. Ja dzisiaj zrobię topkę o grach, które już wyszły, ale nie grałem w żadną z nich. Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach, no żeby abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. Ale dzisiaj nie będzie recenzji. Dzisiaj będzie, pewnie według niektórych z was, herezja. Bo będzie topka, top 10 gier, które już są na rynku, niektóre od długiego czasu, uszeregowana przeze mnie, ale gier, w które nie zagrałem ani razu. Jakim cudem ja je mogę uszeregować w jakikolwiek sposób? Nie są to oczekiwane gry, które jeszcze nie wyszły, więc wiadomo, że człowiek nic o nich nie wie. A tu taka zabawa. Słuchajcie, wszystko to zasługa moich kochanych patronów, którzy w comiesięcznym głosowaniu wybrali dla mnie taki, a nie inny temat. A tym tematem jest top 10 gier, które chciałbym mieć w swojej kolekcji. Znaczy, że ich nie mam. Chciałbym je mieć. To jest topka na wrzesień. Tak, ja wiem, że wrzucam ją na początku października, no ale tak wyszło, że nie udało mi się jej nakręcić i wrzucić jeszcze we wrześniu. Także wrześniowa topka jest w październiku. W październiku będzie też jeszcze październikowa, więc luz. Słuchajcie, jak w ogóle budowałem tę topkę? Bo to, wiecie, to nie jest oczywista rzecz. Po pierwsze, w topce nie ma żadnej gry, w którą zagrałem. To wszystko są gry, które chciałbym mieć w swojej kolekcji, bazując na tym, jak wyglądają, co o nich wiem, czytając opisy na pudełkach i zerkając na jakieś ewentualne filmy z rozgrywek. Tak? Nie grałem w żadną z gier z top 10, czyli z tej listy. Po drugie, miałem taki problem. Czym się różni gra, w którą chcę zagrać, od gry, którą chcę mieć w swojej kolekcji, tak? A w którą też nie grałem. No i pokazało się, że jestem w stanie sobie to jakoś, wiecie, wymanewrować, bo spoglądając na listę gier, na taką moją już listę, stwierdziłem, że okej, jest tam dużo gier, które bardzo chętnie zagram, na przykład Zia, Legends of Systems chyba. Bardzo chciałbym w to zagrać. Niekoniecznie jednak muszę to od razu mieć w swojej kolekcji, tak? Battle for Souls na przykład. Ta sama rzecz. Chętnie zagram, bardzo chcę to zobaczyć i ograć. Ale jak sobie pomyślę, czy ja to chciałbym mieć od razu w kolekcji? No nie jestem do końca przekonany. Natomiast ta dziesiątka to gry, które oczywiście chcę bardzo w nie zagrać. Ale równie bardzo chcę mieć je w swojej kolekcji, żeby po prostu leżały i żebym mógł w nie zagrać wtedy, kiedy będę chciał. Nawet jeżeli one będą się leżeć i kurzyć, to ja je chcę tu mieć, tu na tych półkach. I chcę się sam przekonać w odpowiednim momencie, czy ta moja chęć była, czy była sensowna po prostu, tak? Także takie mniej więcej myśli krążyły w mojej głowie, kiedy sobie tę topkę budowałem. Przy okazji, to nie są jakieś gry w większości trudno dostępne, białe kruki, które wiecie, ojej, tak trudno zdobyć, a ja bym je chciał. Nie, to są w zasadzie gry, z których chyba większość czy spora część jest dostępna w sklepach. No może jakieś Kickstartery są. I spokojnie pewnie dałoby się je kupić. Tylko w taki czy inny sposób moje plany zakupowe no, poszły w inną stronę. Zainwestowałem w inne gry, a te, pomimo tego, że bardzo je chcę, no na razie sobie leżą i czekają. Z drugiej strony jest to też taka lista, że wiecie, jeżeli ktoś z was ma te gry i chce się ich pozbyć, bo mu nie leżą, to wiecie, gdzie mnie znaleźć, tak? Ja bardzo chętnie porozmawiam o zmianie ich miejsca zakwaterowania. Czy jest jeszcze coś, co chciałem wam... Aha! Nie ma na tej liście gier, które bardzo bym chciał mieć, ale już... Nie wiecie, kupiłem w przedsprzedaży, czekam na dostawę, czy też Kickstartery, które
się toczą, a ja na przykład wsparłem albo nawet nie wsparłem, ale to są gry, które już na rynku są. Jeżeli trafił się jakiś Kickstarter, to to są rzeczy, które zostały już dowiezione do wspierających. O, długi wstęp, ja wiem, przydługi mega. No ale dobra, przejdźmy do listy, ale zanim lista, to trzy honorowe wzmianki. I te honorowe wzmianki troszeczkę łamią cały zamysł, ponieważ są to trzy gry, w które grałem. Znaczy grałem w dwie, w trzecią zaocznie. I pierwsza honorowa wzmianka to Marvel Heroes. Gra, w którą grałem, którą miałem, której się niestety pozbyłem i teraz no, chciałbym naprawdę ją odzyskać, tylko z tego co widziałem, kopie tej gry chodzą po jakieś straszliwe pieniądze. To jest chęć posiadania tej gry z czystego sentymentu do tego tytułu. A nie wiem, czy obroniłaby mi się ta gra teraz, tak? Wobec tego, co tutaj mam na półkach, ale po prostu chciałbym ją mieć z powrotem w kolekcji, bo ciepło mi się na sercu robi, jak o niej myślę. Zmianka numer dwa to gra, w którą w tę konkretną edycję nie grałem, ale grałem w poprzednią. Jest to Twilight Imperium 4. I to jest taka ciekawostka, że tę grę chciałbym mieć w swojej kolekcji, żeby ją po prostu mieć. Prawdopodobnie bym w nią nie zagrał, może raz, dwa razy, bo całe moje potrzeby kosmicznego 4X-a zaspokaja Star Trek Ascendancy. Natomiast Twilighta 4 po prostu chciałbym mieć, żeby leżał i żebym miał poczucie spełnienia kolekcjonerskiego. I trzecia honorowa wzmianka to Deck Builder. No bo ja lubię deck buildery, jest to deck builder z bardzo ciekawym tematem, właściwie dwie części tej gry. Deck builder o niemieckich czołgistkach, które walczą ze złem na świecie. To jest Barbarossa oraz El Alamein. Wiecie, chcę tę grę mieć, bo to jest deck builder, dość prosty, bardzo ciekawy i to po prostu chcę mieć kolejnego deck buildera w swojej kolekcji, tak? No. Dobra? Dobra. Okej, okay, i to były trzy honorowe wzmianki. Tutaj one, mówię, troszeczkę złamały tę ideę, bo i grałem w Marvel Heroes, i w Twilighta, no chociaż w trójkę, i grałem w Barbarossę, także sami wiecie. To teraz top 10 i to są gry, w które nie grałem. Nawet koło nich nie stałem. Tak? Wszystko, co ten, to widziałem w internetach. Tak? Tak. Miejsce 10. Słuchajcie, na miejscu 10 jest gra, która na pewno nie jest dla wszystkich, od której podejrzewam, że mnóstwo ludzi by się odbiło i podejrzewam, że jakbym ją dorwał, to nie miałbym z kim w nią zagrać. A chciałbym ją mieć, bo jestem maniakalnym fanem komputerowych menadżerów piłkarskich. Grą, o której mówię, jest Time of Soccer z 2014 roku od Elite Games. I to jest gra, która wygląda mi na takiego właśnie championship menadżera na planszy. Jesteśmy menadżerem klubu piłkarskiego, jeździmy po mieście, kupujemy zawodników, zatrudniamy ludzi do sztabu, budujemy potem swoją drużynę i gramy nią mecze. A budowanie tej drużyny opiera się na masie jakichś współczynników, zgrania zawodników. No tam jest maksymalny jakiś turbo Excel na planszy, który wyciska mózg przez oczy. I naprawdę chcę to mieć. Chcę w to zagrać oczywiście, ale chcę to mieć. Mam już jedną grę o piłce nożnej, Time of Soccer, która też jest po prostu przegięta na trzy strony, ale to jest symulacja meczu, a tu mamy menadżera piłkarskiego, także Time of Soccer to jest miejsce 10. Na miejscu 9 jest gra przygodowa, która uderza w taką nutę Mage Knighta, przynajmniej z tego co widziałem, jak wygląda rozgrywka. Mamy naszych bohaterów, łazimy sobie po planszy, rzucamy kością, jest jakaś losowość, budujemy planszę z modułów, wykonujemy jakieś zadania. Jest to Hexplorit, właściwie seria Hexplorit, bo to chyba wyszły dwie gry, z czego pierwsza doczekała się już drugiego wydania.
Wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Jest w tym jakaś dziwna losowość, gdzie rzucamy kośćmi na różne rzeczy, na przeszukiwanie, na spotkania, na to, czy uda nam się pójść w kierunku, w którym chcieliśmy pójść. Mamy system rozwoju postaci, gdzie z tego co widziałem mamy, wiecie, piszemy po naszych tam kartach postaci, rozwijamy skille, kupujemy sobie rzeczy. No wygląda to naprawdę, naprawdę ciekawie i daje mi takiego, wiecie, Mage Knightowego vibe'a. Ja Mage Knighta uwielbiam i chciałbym dlatego też ugościć u siebie Hexplorit. Także miejsce dziewiąte, Hexplorit, to był 2017 rok, Mariucci J Designs. Bazgrze jak kura pazurem, nie jestem w stanie sam siebie przeżyć, to jest dramat, słuchajcie. Dobra, miejsce ósme. Na miejscu ósmym też dość świeża gra, bo z zeszłego roku. Ja bardzo długo byłem fanem herbaty. Piłem herbatę jak dziki. To doprowadziło mnie do kamicy nerek. Nie polecam, w ogóle zero fanu. Ale gdzieś tam, pomimo tego, że herbatę odstawiłem już, to w grę o herbacie chętnie bym zagrał. I tą grą jest Ceylon z 2008 roku, 18 roku od wydawnictwa Ludonowa. Zagrałbym i chętnie chciałbym ją zobaczyć u siebie na półce. Wygląda to jak dość standardowe euro z zamienianiem, wiecie, jednego zasobu w drugi, wykonywaniem kontraktów, gdzieś tu jakaś większość na obszarach i tak dalej, i tak dalej. Plus dość ciekawy mechanizm zagrywania akcji, gdzie mamy karty akcji z dwiema różnymi akcjami. Gracz zagrywa kartę, wybiera dla siebie jedną z tych akcji, resztę, drugą akcję mogą wykonać przeciwnicy. I mamy tu bardzo ciekawą łamigłówkę, interakcję, gdzie patrzymy, co jest dobre dla nas, ale też nie chcemy za bardzo dać przeciwnikom, wiecie, jakiejś odskoczni. Wszystko to fajnie wygląda, fajnie się, przynajmniej na papierze dla mnie, spina. Dlatego Ceylon jest taką grą, którą nie dość, że chciałbym zagrać, to od razu chciałbym mieć ją na półce, żeby w razie czego potem utyskiwać, ale wiecie, jak jest tutaj, to no. Także miejsce ósme Ceylon. Miejsce siódme, kolejny Euras, który trafił do mnie pewną taką ascetycznym podejściem do wykonania. On jest z jednej strony bardzo ładny, ale z drugiej trochę poraża taką szpitalną bielą. I nie jest to wcale gra o szpitalu, ponieważ jest to Smartphone Incorporated z 2018, wydany przez, o matko, chyba Cosmodrome Games. Muszę się nauczyć ładnie pisać, słuchajcie. Smartphone Incorporated to gra, w której gracze wcielają się w firmy produkujące telefony komórkowe. Gracze rozwijają te swoje technologie komórkowe, wchodzą na różne rynki i starają się dostarczać odpowiednią liczbę sprzętu, zarabiać hajs i tak dalej, i tak dalej. Ciekawi mnie też mechanizm wykonywania akcji, gdzie tam, z tego co widziałem, składamy jakiś taki pseudo Tetris, na którym są obrazki akcji i po złożeniu go, w zależności od tego, ile obrazków jakich widać, to takie i tyle, o takiej sile akcje wykonujemy. Wygląda to interesująco. No poza tym jest to kolejny dość fajnie wyglądający i ciekawy, przynajmniej wizualnie, mechanicznie Euras, który chętnie widziałbym na swojej półce. Co prawda te półki są przeładowane Eurasami i podejrzewam, że miałbym potem problem z wyselekcjonowaniem takiej grupy euro, która, wiecie, szkieletowa załoga, ale Smartphone chciałbym, żeby tutaj zagościł. Miejsce szóste. Ale przejście, nie? Miejsce szóste to gra, która niedawno doczekała się drugiej edycji na Kickstarterze. Ja przegapiłem tę edycję, znaczy przegapiłem mój portfel. Pierwszą edycję też przegapiłem i to był rok 2013. I to jest gra, która łączy w sobie trzy rzeczy, które mnie interesują. Pierwsza to jest przygodówka, gdzie mamy postacie, które zbierają przedmioty, muszą się poruszać po mapie, gdzieś tam idą, coś chcą zrobić. Druga rzecz to walka z zombiakami.
Bo czemu by nie? I trzecia rzecz to Castle, czy też Tower Defense, w którym gracze współpracują, aby obronić daną pozycję. Mowa o grze Carnival Zombie od Albe Pavo. Pierwsza edycja 2013 rok, druga edycja teraz 2019. Chyba kończył się Kickstarter jakoś niedaleko. Gra łączy w sobie, tak jak powiedziałem, przygodówkę z Tower Defense'em. Jest to oczywiście gra kooperacyjna, mamy dwie części. W jednej części chodzimy po mapie i staramy się uciec przed zombiakami. W drugiej, kiedy nadchodzi bodajże noc, zostajemy w miejscu i bronimy się, tak, bronimy naszej lokacji przed nadciągającymi zombiakami. Wygląda to naprawdę ciekawie. Jest to też ciekawy setting, bo te zombiaki są w takiej renesansowe Włochy bodajże, jeżeli dobrze kojarzę. Niesamowity pomysł, niesamowity setting i dość ciekawe podejście do zombie. To jest gra, znowu, chciałbym w nią zagrać i chciałbym to ja umieć na półce, bo też bardzo, bardzo ładnie wygląda. Miejsce piąte, piąte, piąte. Miejsce piąte to znowu gra troszkę starsza, znaczy nie bardzo starsza, bo cały czas jesteśmy powyżej 2010 roku. I jest to gra, w której mamy dość ciekawe podejście do deck buildingu. Chociaż podejrzewam, że wiele osób nie nazwałoby tej mechaniki, która jest w grze Kashgar. Merchants of the Silk Road, wydanej przez Kosmos w 2013 roku, nie nazwałoby tego deck buildingiem. Może tablo buildingiem. Mamy na stole trzy rzędy kart i te karty możemy rozbudowywać, te rzędy, tak? Możemy dokładać do nich nowe i nie mamy tam tasowania, nie mamy nic, tylko możemy aktywować kartę, która jest na szczycie stosu i potem przekładamy ją na tył. Także mamy trzy osobne rzędy, które możemy rozbudować, aktywować i kombinować. Jest to swego rodzaju budowanie talii. Właściwie budujemy trzy talie. Rozwijamy je, budujemy jakieś silniczki, skracamy, jeżeli się tylko da. Niesamowicie ciekawy aspekt, niesamowicie ciekawy pomysł. I ja jestem fanem deck buildingu. Chciałbym to wypróbować i chciałbym mieć taki, przepraszam, coś mi wpadło do oka, i chciałbym mieć takie nietypowe podejście do deck buildingu, do budowania swojej talii, do budowania swojego tableau i odpalania tych kart u siebie w kolekcji. Jejku, jejku. Dobra. Miejsce czwarte. Na miejscu czwartym chciałbym powiedzieć, że to jest city building, ale to nie jest budowanie miasta, to jest budowanie wesołego miasteczka. Nie jest to Dinosaur Island, czy jak to tam się zwało. To jest karciane budowanie wesołego miasteczka z podobną masą negatywnej interakcji. To takiej bardzo, bardzo złośliwej, która wiele osób odrzuca od tego tytułu. Jest to gra Unfair wydawnictwa Good Games Publishing z 2017 roku. Karcianka, w której budujemy parki tematyczne. Tak? Karuzele, jakieś standy z żarciem, wszystkie takie, tego rodzaju rzeczy. Staramy się dostać jak najwięcej hajsu na koniec tego wszystkiego. No i staramy się, wiecie, rozbudować to wszystko, żeby jak najwięcej gości, jak najwięcej zarobić i tak dalej, dalej. Ale oprócz tego, że jak to zwykle w takich grach bywa, skupiamy się na własnym poletku, rozbudowujemy to, co mamy przed sobą, to mamy możliwość też takiego maksymalnego psucia szyków przeciwnikom, z tego co się orientuję, gdzie po prostu możemy im coś rozwalić. Wiele osób to odrzuca, bo chcą się skupić na swoim, a nie, że ktoś tam jeszcze im właduje kosę, ale mnie ten aspekt też jakoś pociąga i Unfair mam już na oku od jakiegoś czasu. Teraz wyszły chyba dwa dodatki z nowymi tam tematami parku. Unfair wygląda bardzo ciekawie, jest ładne, kolorowe, ciekawe mechanicznie i chciałbym to wypróbować, chciałbym to u siebie również mieć. Miejsce trzecie. Na miejscu trzecim jakiś czas temu zobaczyłem grę o rzeczach, które bardzo lubię. Jeżeli ktoś mnie zna, to wie, że jestem fanem ostrych przypraw.
Tak. Na miejscu trzecim jest gra Scoville z 2014 roku od Tasty Minstrel Game. Gra o hodowaniu papryczek. Tak. Kilka fajnych mechanizmów. Jest aukcja, jest sadzenie papryczek, są zbiory, jest wyścig o punkty, tak, o to, aby zdobywać punkty zwycięstwa za jakieś, w cudzysłowie, wyczyny, jak zasadzenie odpowiedniej fasolki. Jest wykonywanie kontraktów, żeby też zdobywać hajs, punkty czy cokolwiek. I jest swego rodzaju układanka logiczna, gdzie kiedy sadzimy fasolki, to staramy się je sadzić w odpowiedniej konfiguracji, żeby potem móc zebrać jeszcze fajniejsze fasolki, bo jak posadzimy obok siebie, nie wiem, żółtą i żółtą, to zbierzemy dwie żółte. Jak posadzimy obok siebie żółtą i niebieską, to możemy zebrać zieloną. I tak dalej, i tak dalej. Im głębiej w kolory, tym rzadsze fasolki, papryczki, i tym więcej są warte. Także bardzo ciekawa rzecz, bardzo ładnie wygląda. Takie troszkę logiczne euro z zarządzaniem zasobami w bardzo ciekawy sposób. Także Scoville ma już chyba jakieś dodatki, więc oczywiście w pakiecie jak najlepiej. I chciałbym, żeby też tutaj się znalazło. Miejsce drugie. Na miejscu drugim jest chyba najnowsza gra z tego całego zestawienia. To jest Kickstarter, który w tym roku dojeżdżał do wspierających. I powiem wam jedno, no to jest Mage Wars na więcej osób. To jest gra, w której magowie różnych szkół naparzają się w jakiejś szkole magii i nazywa się to Black Rose Wars. I po pierwsze wygląda obłędnie, po drugie, no sam temat, naparzanka magami. Każdy gracz ma swojego maga, chodzimy po szkole, chodzimy po komnatach, wzywamy demony, wzywamy potwory, rzucamy je na innych graczy, uczymy się czarów, naparzamy się czarami, rozwalamy te pokoje, no masakra. A dodatkowo ślicznie wygląda. I z tego co wiem, Black Rose Wars z tymi wszystkimi dodatkami, z tym całym, wiecie, dobrem, no to kosztowało jakieś miliony monet. I przegapiłem ten Kickstarter, bo nie miałem tych milionów monet. I wiem, że dorwanie tego takiego najfajniejszego zestawu, no to będzie koszmar cenowy i też logistyczny, żeby znaleźć kogoś, kto będzie się chciał tego pozbyć pewnie. Ale Black Rose Wars chciałbym, żeby u mnie zagościło. I to w tej rozszerzonej raczej wersji, bo podejrzewam, że podstawka to taki wiecie, core box retailowy, no taki tylko wycinek tej fajnej zabawy. No i co? Miejsce pierwsze. Ciekawe, czy ktokolwiek wpadł na pomysł, jakie może być pierwsze miejsce na mojej liście top 10 gier, które chciałbym mieć w swojej kolekcji. Mam prośbę, napiszcie w komentarzach, o jakiej grze myśleliście, że powiem, że będzie na pierwszym miejscu. Tak? Ciekawe, czy ktoś trafił. Na pierwszym miejscu oczywiście zostajemy w mechanice, którą chyba lubię najbardziej, czyli w deck buildingu. Na pierwszym miejscu gier, które chcę najbardziej mieć w swojej kolekcji, jest gra deckbuildingowa. Z masą dodatków, o ile się orientuję, i podejrzewam, że znowu dostanie tego wszystkiego byłoby katorżniczą pracą. Jest to gra deckbuildingowa z dinozaurami w roli głównej. Tak, pewnie już wiecie, co to jest. Apex Theropod z 2015 roku od Die Hard Games. No cóż wam powiem, ślicznie to wygląda, ciekawy pomysł, dinozaury, walczymy z różnymi, jakby walczymy z grą, gdzie mamy różne gatunki dinozaurów, które są jakby osobnymi taliami, z którymi się mierzymy, jeżeli dobrze to zrozumiałem. Kilka naprawdę ciekawych mechanik, tak jak oglądałem sobie jakieś rozgrywki. Ale generalnie dość klimatyczna z tego, co widziałem, gra deckbuildingowa o dinozaurach i z dinozaurami. A ja ostatnio zaczynam również bardzo, bardzo lubić gry o dinozaurach, jeżeli są fajnie zrobione. A tutaj i dość ładne grafiki, nie powiem, że zdjęcia, ale wiecie, takie bardzo realistyczne. I ciekawy pomysł, i no i deckbuilding, i temat dinozaurów. Także Apex Theropod najlepiej z dodatkami już, czy sama podstawka też by pewnie dała radę, ale
Ja jestem takim, wiecie, człowiekiem, że jak coś ma dodatki, to chcę mieć max. Także miejsce pierwsze. Apex Theropod Deck Building Game, czyli deck builder o dinozaurach. To najbardziej chciałbym mieć w swojej kolekcji. I to by było na tyle. Top 10 gier, które Gambit, czyli Tomek Dobosz, czyli ja, chciałbym mieć w swojej kolekcji. Napiszcie, oprócz tego, że zgadywaliście, jaką bym miał na pierwszym miejscu, napiszcie, jakie są wasze gry. Może nie top 10, ale powiedzmy top 5 gier, które chcielibyście mieć w swojej kolekcji. I to też w założeniu, że w nie nie graliście. Tak? Z takich, co już wyszły. A tymczasem dzięki wielkie za to, że wytrzymaliście, za to, że mnie nadal oglądacie. Jak zwykle zapraszam do lajkowania, komentowania. Jeżeli podoba się wam to, co robię, to subskrybujcie, tam są, wiecie, jakieś dzwoneczki, pierdółki do naciskania. Jak już wspomniałem na początku, jeżeli bardzo podoba wam się to, co robię, jeżeli chcecie brać udział w męczeniu mnie tymi topkami, oczywiście żartuję, kocham moich patronów, to wskoczcie na Patronite'a i może zechcecie mnie wesprzeć, bo czemu nie? Fajna zabawa jest na naszej grupie. Ale również zaglądajcie do innych recenzentów, tych na wideo, tych pisanych i tych, co robią podcasty. Głoście dobre słowo o moim kanale, o ich kanałach, ale przede wszystkim dużo grajcie w planszówki i namawiajcie innych do grania, bo to jest super świetna zabawa, po prostu. To tyle na dzisiaj, dziękuję bardzo i podwójne trzymajcie się.